I w pewnym momencie dowiaduje się, że na tereny powodziowe zostały zadysponowane tylko dwie cysterny z wodą pitną. Więc słyszymy, że kilka pomp wysokiego ciśnienia. Tylko w 2023, szanowni państwo, na rzece Odrze kupiliśmy 100 płaskodennych łodzi do ratowania ludzi, a ja słyszę czytam wpisy na Facebooku i w innych miejscach, że cywile mają się zrzucać na łódki, mamy przyjeżdżać skuterami, przypływać. Tego naprawdę nie trzeba robić. Ten cały sprzęt jest w Polsce. My jesteśmy ogromną siłą ratowniczą. Żeby jeszcze to bardziej podkreślić, jesteśmy czwartą siłą ratowniczą na świecie, jeśli chodzi o ratowników wyszkolonych strażaków. Mówimy tu o takiej skali. Więc dzisiaj stawianie takiej tezy, że trudno było sobie z tym poradzić, oczywiście, że nikt by wody nie zatrzymał. Ale mogliśmy czekać na wodę, a nie ją gonić. Wyciągnąć wnioski z 97 roku, kiedy nie było Kopernikusa. Wyciągnąć wnioski z 2010 roku, kiedy nie mieliśmy tyle sprzętu i tylu wyszkolonych ludzi. I trzeba było czekać na powódź. Takie jest moje zdanie, taka jest dzisiaj moja opinia. Może ona jest dzisiaj mocna, może ona kogoś dotknie. Z moich kolegów, którzy jeszcze zostali w służbie. Ale wiem, że po cichu wielu myśli tak jak ja. Że naprawdę można było zrobić więcej. Nie wiem, czy byśmy uratowali więcej ludzi, nie wiem, czy by się udało zrobić to lepiej, ale na pewno nie mielibyśmy wyrzutów sumienia, którzy dzisiaj na pewno niektórzy mają. Jeszcze taki element, który trochę mnie jakby wzruszył i poruszył, to, że komendant główny przejął dowodzenie strategiczne nad całą akcją 16 września. Kto dowodził do 16 września? To jest pytanie, które zostawiam państwu do analizy. I myślę, że to jest podstawa, żeby zacząć się zastanawiać, co do tej pory. Ja rozumiem, że byli dowódcy na dole, którzy to koordynowali, starali się, na pewno robili wszystko, co mogą. Tylko niestety musi być ktoś, kto to spina. Musi ktoś być, kto jest dowódcą tym i kto jest liderem. Kto mówi za mną, nie naprzód. I to są bardzo ważne elementy, jeśli chodzi o zarządzanie i strategię. Ja zachęcam państwa dzisiaj do zadawania pytań, bo oczywiście nie jestem w stanie dzisiaj jakby z głowy od razu powiedzieć wszystkiego. Ale te elementy, które powiedziałem, ten sprzęt, który dysponuje, tym sprzętem, który dysponujemy w Państwowej Straży Pożarnej i w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Dzisiaj wiele jednostek ochotniczych jest tak samo gotowych i przygotowanych jak Państwowa Straż Pożarna. Myśmy naprawdę przez ostatnie lata zrobili kawał dobrej roboty. I to też dzięki Państwu, którzy się widzieli i dostrzegali ten problem. Ja nigdy problemów nie miałem, jak rozmawiałem z premierem czy z ministrami o tym, żeby rozwijać Straż Pożarną. Szanowni Państwo, tyle z mojej strony takiego wstępnego podsumowania, tego, żebyście Państwo wiedzieli, jaka była chronologia czasowa, czyli od 10 września można było dyslokować jednostki ratowniczo-gaśnicze, odwody operacyjne, można było podnosić gotowość we wszystkich jednostkach w Polsce, przejść nawet w tryb 24/24 skoszarowania strażaków, bo takie rzeczy się zdarzały i to nie jest żadne nowum i to nie są żadne jakieś rewelacje. Po prostu z jakichś powodów nastąpił paraliż systemu, który jest naprawdę dobrym i dobrze zorganizowanym wzorem do naśladowania dla innych państw. Chcę powiedzieć, że na podstawie naszych dokonań i naszej budowy KSRG powstają takie same w wielu państwach na świecie i w Europie. Chcą kopiować nasze rozwiązania. Tym razem, no nie wszystko chyba poszło tak, jak powinno. Na ten moment dziękuję, panie poseł.